Myśląc o praktykach nadziei i nadziei generalnie, zastanawiam się, czy możemy sobie wyobrazić taką praktykę, która byłaby aktywną jej formą, aktywną formą nadziei. Nadziei, która często w debacie publicznej jest swego rodzaju retoryką czy buforem, który ma pocieszać lub chronić przed traumą, przemocą, konfliktem. I zastanawiam się, czy możemy właśnie przemyśleć trochę te praktyki nadziei w kontekście autorefleksji i mobilizacji do działania. I tym, temu też będzie poświęcone tegoroczne forum, które czerpie, wydaje mi się, właśnie z praktyk nastawionych na nie tylko fantazjowanie o nadziei, ale o, o, o byciu w działaniu. W ramach tegorocznego Forum Przyszłości Kultury przygotowałam dwie debaty, które poprowadzę. Jedną z nich jest debata o transnarodowych formach solidarności i feminizmu. Tę debatę poprowadzę z doktor habilitowaną Ewą Majewską, a do uczestnictwa zaprosiłyśmy bardzo ciekawe aktywistki i feministki z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Iranu, które Mam wrażenie, przedefiniowują to jakby co um, często w, w takiej perspektywie zachodniego feminizmu e, jest e, związane z uczestnictwem kobiet w debacie publicznej. Drugą debatą jest debata zatytułowana e, cyberwojna, przemoc i czas. E, to także debata z uczestnictwem e, współczesnych twórców i twórczyń kultury z Ukrainy, którzy Zastanowią się wspólnie z nami, gdzie przebiegają te formy reprezentacji przemocy, nie tylko w, w, na mediach społecznościowych, z racji tego, że wojna toczy się nie tylko w ramach takiej wojny pozycyjnej, ale także i w chmurze. Obserwujemy bardzo dużo form terroru i cyrkulacji afektów, które wpływają na to, jak odbieramy te zdarzenia jak odczuwają je obywatele i obywatelki Ukrainy. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Ostatni weekend maja, Tat Powszechny w Warszawie.